desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor. Vuela sin alma, sacrificando el amor. Cuerpo sin calma, estás cometiendo un error. Ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión. Miente sin pausa y al final Leonardo, abre los ojos. Leonardzie, otwórz oczy. Nie wspieraj jej więcej. Zrób to dla mnie. Dla tego, co zostało z naszej rodziny. Możesz powiedzieć prasie, że zbadałeś wszystko i chcesz separacji. Błagam cię, nie rób tego. Nie schodź na dół. Mama nigdy nie była tolerancyjna dla mnie i mojego rodzeństwa. Ale dopiero teraz uświadamiam sobie wielkość szkód spowodowanych brakiem miłości i wsparcia. Na pewno mają na panią wpływ wypowiedzi pani Estreli w mediach. Moja mama zdecydowanie potrzebuje pomocy. Próbujemy ją z rodzeństwem przekonać, ale ona nie widzi, że ma problemy. To kobieta niestabilna umysłowo. Słyszycie, co ona wygaduje? Mamo, spokojnie. Tornado nadchodzi. Przygotujcie się, bo będzie jeszcze gorzej. Ale ona robi wariatkę ze swojej matki. Marcos, tego nawet Bóg nie wybacza. Moja mama była u wielu lekarzy, którzy mówią, że nie jest z nią dobrze. Zdiagnozowano u niej poważną chorobę psychiczną. Babciu, pamiętasz nazwę tej choroby zdiagnozowanej u mamy? Nie. To jest schizofrenia. Przepraszam, to nie jest łatwe. To poważna choroba, która wymaga leczenia, dokładnie. Ale ona nie chce się leczyć i nie pozwala sobie pomóc. Po diagnozie przepisano jej lekarstwa. Po jakimś czasie przestała je brać. Powiedziała, że nie będzie brać lekarstw. Wtedy jej się pogorszyło. Ta sytuacja jest naprawdę trudna. Paloma nie zna żadnych granic. Czego można się spodziewać po kobiecie, która depcze własną matkę? Zawsze wiedziałam, że pod twarzą komarzycy kryje się straszna harpia. Najpierw wyprowadził się ojciec. Chciał wydostać nas z biedy, by nam się wiodło. Pojechał do pracy. Mamie się pogarszało i nie pracowała. W domu bieda, aż piszczała. Prawda, tato? Tak, sytuacja ze Estrelą była okropna. Dlatego musiałem wyjechać. Wyobrażam sobie, ale medycyna poszła mocno do przodu. Próbowaliście innych form leczenia, medycyny alternatywnej? Oczywiście. Mój mąż, Leonardo, zna najlepszych lekarzy, nie tylko w kraju. Ale mama nie zgadza się na leczenie. Mówi, że chce ją zniszczyć. Całe życie mi mówiła, że mam w sobie diabła. Dlaczego? W moim mieście przez nią nazywali mnie córką diabła, bo tak na mnie mówiła. Córka diabła. Prosicie mnie, bym była cicho, bym zakończyła tę bezsensowną wojnę? Uspokój się. Nie mogę. Moja córka kłamie przed całym krajem. Co się dzieje z Palomą? Chcę ocalić własną skórę. Dlatego zrobi wszystko. To już za wiele. Opowiadać takie rzeczy o kobiecie, która wydała ją na świat.
Uspokój się. Udowodnimy, że wszystkie te słowa są kłamstwem. Trudno mi było zostawić dzieci. Ale nie miałem wyboru. Musiałem wyjechać do pracy, by utrzymać rodzinę. Ty kłamco! Sama wychowałam dzieci. Nie dołożyłeś ani grosza. Ale cynik. Jak może tak mówić o dzieciach, które porzucił? Po wielu latach przyjechałam do tego miasta dzięki niemu, temu wspaniałemu człowiekowi. Pożyczył mi swoje oszczędności i wyjechałam szukać lepszego życia. To nie było dużo pieniędzy, ale tyle wtedy potrzebowałam. Oddałam mu wszystko. Mój Boże, to ja mu wszystko oddałam. Urabiałam sobie ręce po łokcie w restauracji, aż wszystko mu oddałam. A Mauri był moją pierwszą miłością, a dziś to mój najlepszy przyjaciel. Bez jego pomocy nie przyjechałabym tu, nie byłabym w tym miejscu. To niewiarygodne, że wciąż udaje jej się przekupić Amauriego. Ma po swojej stronie całą rodzinę, wszyscy dla niej pracują. Tak, znam ją. Oczywiście jest świadkiem tego, co moja mama robiła, bym daleko nie zaszła. Nie mogę tego dalej słuchać. Jak Paloma mogła powiedzieć coś tak szalonego? Być tak niewdzięczna? To zaszło za daleko. Dokąd idziesz? Pójdę z tobą. Nie, zostań tu i wspieraj mamę. Co zamierzasz zrobić? Nie mogę już tego oglądać. Moment, chcę zobaczyć, czy tata się pojawi. Niech wyjdzie, bo inaczej jest nie tylko kłamcą, ale też tchórzem. Mariano, proszę. Powiedziałem coś nie tak? Nie, ale to jednak mój ojciec. Popełnił błędy, ale boli mnie, gdy tak mówisz o nim w tej sytuacji. Wszystko, co zrobiła Paloma, zaplanowała z twoim ojcem. To nie fair, że on teraz chce rzucić w nią kamieniem. Wiem, ale co? Porzucił twoją mamę, nie chciał otworzyć oczu, gdy wszyscy mówili mu o Palomie. Mariano, krzyczysz na mnie. Przepraszam, panie prezydencie, czekamy na pana. Trzeba jeszcze przyczepić mikrofon. On nie zejdzie. Zostaniesz tu, prawda? Powiedz ekipie, że prezydent nie zejdzie, nie będzie częścią tego kłamstwa. Wszyscy na niego czekamy, rób co mówię. Przepraszam. Jeśli nie zejdę, cały kraj zwróci się przeciw Palomie. Zwrócili się przeciw mnie, a ty palcem nie kiwnąłeś. Co tak naprawdę cię niepokoi, że Paloma kłamie, czy że mój ojciec ci ją ukradł? Nie zaczynaj znów ze swoją zazdrością. To nie jest zazdrość. Rozmawiamy o kłamstwach Leonarda i Palomy, a ty poruszasz inny temat. Bo nie wiem, czemu jesteś wściekły na mojego ojca. Myślałem, że to jasne. Dobrze wiesz, że mam coś przeciw każdemu z nich. Z obojgiem mam problem. Twój tato upadł bardzo nisko. Wciąż nie mogę uwierzyć, że zapłacił Palomie, by za niego wyszła. O czym ty mówisz? Zapłacił Palomie dużo pieniędzy, by pomogła mu zostać prezydentem. Gdy tylko media zaczną badać wypowiedzi Palomy, odkryją, że to zlepek kłamstw. Marcos, to takie niesprawiedliwe, że Paloma tak o mnie mówi. Bóg wie, że pracowałam całe życie, by miała to, co najlepsze. Gwarantuję ci, że spadnie za to na nią kara. Nie rozumiem. Jak może mówić tak okropne rzeczy? Naprawdę nie rozumiem. Jest zdesperowana, to wszystko. A José mówi, że nigdy nie opiekowałam się dziećmi. Przecież wiesz, że on jest zdolny do wszystkiego. A co z moją teściową? Gdy nie miała gdzie spać, przygarnęłam ją. Całe życie się nią opiekowałam. Przynajmniej wiesz, kto został po twojej stronie. Paloma wyprała wszystkim mózg. Nawet Amauriemu, który jest dla mnie jak syn. Bardzo ciężko pracowałam, by oddać mu pieniądze. A on jest przeciw mnie.
To jeszcze nie koniec. Estrello, proszę. Muszę z nim porozmawiać. Wiem i rozumiem, nikomu nie jest łatwo po tym, co zrobiła Paloma. Ale trzeba się uspokoić. Nie możesz być zrozpaczona. Słyszałeś, co o mnie mówili? Tak, dlatego musimy działać mądrze, spokojnie wszystko przemyśleć. Zbierzemy wszystkie dowody, wiążące dowody, by pokazać, że nie zrobiliśmy nic złego. Działaliśmy uczciwie, zgoda? Ale musimy zachować spokój. Stań się znów mężczyzną, w którym się zakochałam. Nienagannym, który zawsze chodził z podniesioną głową. Nienaganny mężczyzna nie zdradza kobiety, z którą osiągnął sukces. Nie? A co zrobiłeś ze mną? Porzuciłeś mnie, zostawiłeś. Przepraszam, ale to ja kroczyłam obok ciebie w twojej karierze politycznej. Odezwij się. Może powiesz, że to Paloma była przy tobie. Obie mi pomogłyście. Nie mogę uwierzyć w to, co mówisz. 20 lat u twego boku porównujesz do związku, który trwa kilka miesięcy i jest pełen intryg i kłamstw? Proszę, nie utrudniaj mi tego. W pewien sposób ona mnie broni. Chroni moją kandydaturę, mój wizerunek teraz, gdy jestem prezydentem. Jesteś mi to winien. Nie idź z nią na dno, nie rób tego. Niech sama się broni, jak tylko umie. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić. Właśnie, że możesz. Nie będziesz sam. Wielu z nas wypowie się przeciw Palomie. Pokażemy wszystkim, że jest fałszywa. Co będzie, jeśli to zrobię? Wrócisz do mnie? Jeśli to zrobię i ją zostawię, przebaczysz mi? Wrócisz i będziesz pierwszą damą? Jeśli powiesz tak, nie ruszę się stąd. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Babciu, nie wstydź się. Jaka była jako mała dziewczynka? Paloma była zawsze bardzo rozsądna, koleżeńska, inteligentna, również bardzo szybka i ciekawa świata. Palomita era sumamente avispada, muy quieta. Tak, babcia zna mnie najlepiej. Praktycznie wychowała mnie i moje rodzeństwo, dlatego bardzo ją kocham. Nie mów już nic więcej, bo się rumienię. Ale to prawda. Muszę powiedzieć, że dzięki babci mieliśmy naprawdę świetne dzieciństwo. Po tym emocjonującym portrecie rodzinnym zapraszamy na przerwę. Po przerwie na reklamy spotkamy się w drugiej części programu z mężem Palomy, prezydentem elektem Leonardem Santanderem. Zostańcie przed telewizorami. Widzimy się po przerwie. Bardzo dobrze poszło. Ile mamy? 3 minuty. Powrót do ciebie tak, jakby nic się nie stało. To będzie udawanie. Mówiłaś, że mnie wesprzesz. Tak, będę cię wspierać, ale prawdą, nie jak ta kobieta, kłamstwem i bajeczkami. Czyli nie wrócisz do mnie. Po prostu nie rozumiem, dlaczego poruszasz teraz ten temat. Nie ma to nic wspólnego z tym, co się dzieje. Jasne, że ma. Paloma zrobiła dla mnie to, czego ty nigdy nie chciałaś. A teraz prosisz, bym ją zdradził. Ta kobieta bardzo nas skrzywdziła, zniszczyła naszą rodzinę, to, co ty i ja wspólnie zbudowaliśmy. Leonardzie, kochanie, czekają na nas na dole. Wyjdź stąd. To ty musisz wyjść. Jak śmiesz mówić tak do mnie w moim domu? Wynoś się. Co? To, co słyszałaś. Wynoś się nie tylko z naszego domu, ale z naszego życia. Zostaw nas w spokoju. Ta kobieta jest naprawdę szalona. Leonardzie, kochanie, chodźmy na dół. Wszyscy na nas czekają. Leonardzie, zrób to dla nas. Dla naszej rodziny i naszych dzieci. Por
Dlaczego mi nie powiedziałeś? Dlaczego nie mówiłeś, że ta kobieta sprzedała się za pieniądze? Dlaczego to ukryłeś? Musimy o tym rozmawiać? Ale jak to, Mariano? Mamy się pobrać. A ty nie powiedziałeś mi czegoś tak ważnego o moim ojcu? Chodzi o to, że nie mam dowodów, tylko słowo palone. O czym ty mówisz? Ona wciąż ci się zwierza? Proszę, nie zaczynaj od nowa. Nie zaczynam, proszę cię tylko, byś powiedział mi prawdę. Wiedziałam, że jak tylko będziemy w tym miejscu, ta kobieta wszystko zrujnuje. Nikt nic nie rujnuje. Jesteśmy razem w stabilnym związku. Stabilnym? Jakim stabilnym, jeśli osoba, którą zamierzam poślubić, nadal broni kobiety, która skrzywdziła mnie najbardziej w życiu? Nikogo nie bronię, źle mnie zrozumiałaś. Staram się unikać tego tematu, bo zrozumiałem niedawno, że rozmowa o tym powoduje jedynie ból. Chcę stąd wyjechać, jak tylko się pobierzemy. Wyjechać tam, gdzie mój ojciec nie jest prezydentem, gdzie nie ma kłamstw. Naprawdę chcesz ze mną wyjechać? Tak. Przynajmniej do końca prezydentury mojego ojca lub wyjaśnienia wszystkiego. Jeśli to się da wyjaśnić. Zróbmy to. Wyjedźmy z kraju, ucieknijmy od tego wszystkiego. Gdzie jest Paloma i pan prezydent? Zaraz wchodzimy na antenę. Zaraz powinien zejść. Leonardo raczej nie wystąpi. Już to mówiłem. Pani Anna Milena mnie wygoniła. Przepraszam, co wy dwaj mówicie? Że Leonardo nie wystąpi. Co pan mówi? Nie mamy więcej czasu. Już jestem. Chwała Bogu. Wybaczcie mi. Wchodzimy na antenę. Pośpieszcie się. Vamos al aire, ya tenemos que ir. Dlaczego improwizujesz? Hola. Cześć. Dużo się do mnie śmieje. Może kocha cię bardziej niż mnie. Możliwe, że to urocza dziewczynka. Jest niesamowita. Coś nie tak? Myślę o tym, co robiłaś, by mieć dziecko, a ja ci nie pomogłem. To teraz nieważne, bo jestem bardzo szczęśliwa. Moja mała księżniczka, ale jak długo to potrwa? Nieważne jak długo, pozwól mi cieszyć się tą chwilą. Przypominam ci tylko, że to nie twoje dziecko, ale Angela i Nancy. Chodź do mnie, księżniczko. Moja piękna. Skończyło się? Nie, teraz reklamy, a po nich wystąpi prezydent. Widzisz, jak ważne byłobyś mówiła? Jak Amaury mógł powiedzieć to wszystko? Paloma jest bardzo sprytna, umie radzić sobie z ludźmi. Zmienia je w posłuszne owce, idące na rzeź. Gdzie Angel? Wyszedł, był wściekły. Dokąd? Powiedział tylko, że Paloma posunęła się za daleko. Oby nie wpadł w kłopoty. Oby zrobił coś z tymi ludźmi. Uświadomił im, że nie będzie pani siedzieć z założonymi rękami. Witamy po przerwie. Nadal jesteśmy w domu Leonarda Santandera i jego żony, Palomy Zamudio. Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, witam w naszym domu. Pierwsze pytanie. Co sądzi pan o kontrowersjach wokół pana żony, pierwszej damy? Co mogę powiedzieć? Myślę, że to straszne. Właśnie dlatego tu jesteśmy, by wyjaśnić wszystkie plotki. Chcę dać mojej żonie pełne wsparcie. To było okropne. Czułem się brudny, obrzydliwy i nieszczery. Nie powinniśmy byli robić tego Estrelicie. Ale to twoja córka. Musimy ją wspierać, gdy tego potrzebuje, a ty najbardziej.
Wyciągnęła cię z więzienia, latami na ciebie czekała, a teraz musimy być wdzięczni za wszystko, co nam daje. Tak, ale co ze Strelą? Wiecie, co ona zrobi? Weźmie nożyczki i nas zabije. Zasługujemy na to po tym, co się właśnie stało. To poszło za daleko. Ale to ona zaczęła brać brudy w telewizji. Musi ponieść konsekwencje. To nie tak. Ona wzięła odpowiedzialność za swoje słowa. A teraz będą ją uważać za wariatkę. Jak ma bronić się przed Palomą? Przesadzasz. Przesadza, matko. Wiesz, jak to jest publicznie nazwać kogoś wariatem? Myślę, że popełniliśmy błąd. Taka jest Palomita, musimy z nią być bezwarunkowo. Martwię się, że pani Estrella nie uwierzy, że przyszedłem tu, by Paloma uniknęła więzienia. Masz rację, pani Estrella to bardzo silna kobieta o wielkim sercu. Mam nadzieję, że pewnego dnia wybaczy ci to wszystko. Głównym celem mojego rządu jest poprawa edukacji publicznej. Dlatego wprowadzamy nowy system finansowania na uniwersytetach, ale to niespodzianka. Powiem o tym kiedy indziej. Czekamy na tę niespodziankę. Nie zawiedziemy kraju, możecie na to liczyć. Kolejne pytanie, bardziej osobiste, związane z pana córką. Z Krystyną? A mam inną? Nie, nie sądzę. Czy to prawda, że pana córka zamierza poślubić Mariano Zamorę? Wszyscy wiemy, że miał romans, który uczynił go sławnym z panią Anną Mileną. To nie tajemnica, że moja relacja z córką jest w tej chwili odległa przez moje małżeństwo z Palomą. Wiem. Więc to tylko plotki, nie mogę tego potwierdzić. Dlaczego pana dzieci nie ufają pana żonie, pierwszej damie? Bo byłam biedna. Dlatego dzieci Leonarda są wobec mnie ostrożne. Diego, cześć. Co tu robisz? Otwórz okno. Wpuść mnie. Muszę pilnie pogadać z Jose. Chodzi o to, że bogaci ludzie nie ufają biednym. Myślą, że chcemy im wszystko ukraść, ale to nieprawda, bo bardzo kocham Leonarda. Kocham go, bo to wspaniały człowiek. Diego jest młodszy, jest dla mnie miły i uprzejmy, ale oboje mają problem z biedą. Nie ufają mi, bo mam skromne pochodzenie. Przywołaj siostrę do rozsądku, niech przestanie mówić te szaleństwa. Ona mnie nie dziwi, ale babcia i Jose zachowali się podle, dlatego przyszedłem to zatrzymać. Moje dzieci zobaczą, że Paloma to wspaniała osoba i zaakceptują ją tak samo, jak ja ją kocham. Panie prezydencie, pierwsza damo, dziękuję, że mogliśmy poczuć atmosferę waszego domu. Dziękuję za zaproszenie do programu. Na dziś to wszystko. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym programie. Schodzimy z anteny. Pierwsza damo, dziękuję za wszystko. To była przyjemność. Prawie zemdlałem, bo twój mąż nie schodził na dół. Ja też cieszę się, że przyszedł. Jego brak byłby strasznym błędem. Nawet mi nie mów. Myślisz, że moja matka będzie milczeć po tym, co powiedziałam? Nie sądzę. Będzie jak zwykle. Angel, co tu robisz? Więc moja matka to stara wariatka. Jak mogłeś jej to zrobić? Po tym, jak ją porzuciłeś i nie pomogłeś. Mogę wyjaśnić, co się stało. Uspokój się. Ty też się do mnie nie odzywaj. Jesteś zdrajcą, tak jak on. Uspokój się, bo będą kłopoty. Okaż szacunek. To twój ojciec. Co? To nie jest mój ojciec. To drań, który nie powinien był wracać do naszego życia. Musisz mnie szanować. Ty nie zasługujesz na szacunek. Angel, nie zachowuj się tak.
Dość już. Ktoś musiał mu to powiedzieć. Dość już. Jestem zmęczony tym rodzinnym teatrem. Bądź wdzięczna, że nie wykorzystam ekipy filmowej, by powiedzieć ludziom prawdę, że moja mama ma rodzinę, która ją zdradza, by mieszkać w domu starca z kasą. Wiesz co, Amaury? Nie należysz już do rodziny. Nie zapomnimy tego. Angel, nie rób skandalu. Mieszkam w domu Pauli i Federica, dlatego ostatnio nie wchodziłam w internet. Ona ma duży instynkt macierzyński, opiekuje się dzieckiem i mną. Nie mam pieniędzy, a właśnie urodziłam dziecko, więc nie mogę pracować. Ale potrzebuję kilku rzeczy dla dziecka, a nie lubię prosić ludzi. Bardzo dziękuję. Napisz, kiedy mogę po nie wpaść. Będziemy w kontakcie. Skąd wzięła pani alkohol? Osobiście opróżniłam wszystkie butelki, by nie było ani kropli, jak zaleciła pani psycholog. Daj mi spokój. Nie zdaje sobie pani sprawy, że jest dopiero 9? Hortensio, jesteś moim pracownikiem, nie matką. Ani się waż otwierać drzwi, to mogą być dzieci. Hortensio! Dzień dobry, Hortensio. Dzień dobry. Posłuchaj. Jestem ci winien przeprosinę. Nie mogłem spełnić twej prośby. Co tu robisz? Podobno mieszka tu moja bratanica. Przyszłam z wizytą i przyniosłam prezenty. Nie bądź bezczelna, jak możesz tu przychodzić po wczorajszym programie? Moje problemy z matką nie muszą ingerować w moje relacje z bratanicą. Jej to nie dotyczy. Nancy, przyszłam odwiedzić moją bratanicę. Oby Palomita nie była taka jak ty. Nie ma nic gorszego niż niewdzięczność wobec kobiety, która dała ci życie. Cześć, szwagierko, cześć, pięknie wyglądasz. Dziękuję, mała księżniczka. Wiem, że powinienem był posłuchać ciebie i Juana Pablo, trzymać się z dala od Palomy, zostawić ją w kłamstwach, ale nie umiem jej zdradzić. Nie mogę uwierzyć, że nadal masz jakiś szacunek do tej kobiety. Metody Palomy nie należą do najbardziej poprawnych, ale dzięki niej jestem tu, gdzie jestem. Palomie udało się zmienić najszczęśliwszą parę na świecie w kłamce i alkoholiczkę. Przysięgam, że próbowałam to zostawić, ale nie mogę. Nigdy nie myślałam, że moja córka będzie miała tyle rzeczy, bo nie mamy pieniędzy. Mówiłam ci, że mojej bratanicy niczego nie braknie. Chcę, by miała inne dzieciństwo niż ja. Miałaś miłość, poświęcenie i całkowite zaangażowanie matki. Nie mów o tym, czego nie wiesz. Wystarczy poznać Estrelę, aby zobaczyć, że to niesamowita kobieta była i jest wspaniałą matką. Wczoraj byłaś dla niej bardzo surowa. Dlatego nie powinnaś przyjąć tych prezentów. Chwila, to nie dotyczy mojej bratanicy. Nie może mieć na nią wpływu. Twoje słowa wpłynęły nie tylko na Estrelę, ale na całą rodzinę, w tym dziecko. Chwileczkę, Paulo. Dziękuję za wszystko, co dla nas robisz, ale nie możesz wypowiadać się w moim imieniu. Paloma ma rację, moja córka nie będzie częścią kłótni i konfliktów. Widzisz? Dlatego dziękuję ci za wszystko, co robisz dla mojego dziecka. Przyjmuję te prezenty i wszystkie, które dasz w przyszłości. Jesteś taka piękna. Zostaw to. Daj mi spokój. Zostaw to, daj mi to.
Przyznaję, że twoja słabość do władzy jest taka sama jak moja słabość do tego. Ostatecznie obie są złe, bo uzależniają. Nie mogliśmy być razem, bo bardzo się raniliśmy. Pozostało mi jedynie podziękować ci za nasze dzieci. Tylko one mi zostały. Córko, zobacz, kto przyszedł. Cristino, córeczko, ile jej zapłaciłeś za ślub? Tak mi smutno z powodu tego, co zrobiła Mauri. Nie mów mi o tym graniu, nie chcę go widzieć. Kiedy to się wreszcie skończy? Najpierw babcia, teraz a Mauri. O nich też mi nie mów. Cześć. Co tu robisz? Jak możesz tu przychodzić? Nie masz wstydu? Jak mogłeś zawieść moją matkę, by bronić Palomy? Proszę, wybaczcie mi, mogę to wyjaśnić. Byłem w programie, bo mieliśmy mówić o kradzieży. Nie wiedziałem, że Paloma powie to wszystko. Naprawdę nie wiem, jak spojrzę w oczy pani Estrelli. Mogłeś pomyśleć o tym wcześniej, niewdzięczni. Nie jesteś już tu mile widziany. Naprawdę przesadziłeś, ty, moja babcia i mój ojciec, wszyscy. Szwagierko, wszystko jest piękne, pewnie kosztowało fortunę. Ale jesteś pierwszą damą, więc pewnie dla ciebie to drobiazg. Nancy, to maleństwo jest takie cenne i śliczne, spójrz na te małe oczy. Ciekawe, jak długo potrwa ta miłość. Nancy, następnym razem może mówić źle o tobie. Już idę. Nadal tu jesteś. Wiesz, że nie mam dokąd pójść. Trzeba było pomyśleć, nim ukąsiłeś rękę, która cię karmi. Muszę wyjaśnić pani Estrelli, co się stało. Nie da się usprawiedliwić tego, co zrobiłeś. Nie szukaj wymówek, bo ich nie ma. Przecież wiesz, że nie jestem taki. Paloma mnie oszukała, mówiła, że skończy w więzieniu przez te pieniądze. Nie wiedziałem, że powie to wszystko. Chyba nadszedł czas, byś przestał wierzyć w to, co mówi moja siostra. Byś zrozumiał i otworzył oczy. Gdy będziesz pozwalał się manipulować, będziesz chusteczką do ocierania łez, facetem, którego wszyscy wykorzystują. Wynoś się stąd. Cześć. Mam taki mętlik w głowie, więc przyszłam zobaczyć maleństwo. Dlaczego masz taką twarz? Jesteś chora? Nie, mamy gościa. Na tournée zarobiliśmy duże pieniądze. Sprzedaliśmy więcej biletów, niż się spodziewaliśmy. A Mariano kilka razy zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera. Moje gratulacje, takiego reżysera potrzebujemy. Dlatego chciałbym, byś zajął się naszą następną sztuką. Wszystko jest prawie gotowe, obsada będzie praktycznie taka sama. Musimy tylko uporządkować budżet. Anibal? O co chodzi? O nic, drobne zakupy, które trzeba uwzględnić w miesięcznych wydatkach. Chcę jak najszybciej zobaczyć budżet, by zweryfikować każdy szczegół, płatność i wydatek. Gdy tylko będzie gotowy, Federico ci go wyśle. Wracając do tematu, Mariano, zgadzasz się być reżyserem nowej sztuki? Dziękuję, że o mnie myślisz, ale nim udzielę odpowiedzi, chcę wiedzieć, czy rozwiązano problemy z Madrinem. Mm.
Nie wierzę, że po tym wszystkim przychodzisz tu i udajesz ciotkę roku. Mówiłam jej to. Prosiłam cię, byś siedziała cicho, ale nie. Nadal utrudniasz mi życie. Chcę, by ludzie znali prawdę, wiedzieli, jakiego rodzaju człowieka wybrali. Proszę, nie kłóćcie się tu. Dziecko czuje złą energię, będzie się bać. Widzę, że Paloma ma coraz większe grono zwolenników. Kupiła ci prezenty czy dała pieniądze? Przepraszam, ale nie będę zabierać dziecku prawa. Jeśli tak dbasz o dziecko, to idź ją nakarm i zmień pieluchę, a nas zostaw same, zrób mi tę przysługę. Przepraszam. Chodź do mamusi. Też sobie pójdę. Mariano, dlaczego mamy psuć rozmowę tak bezsensownym tematem? Jak to bezsensownym? Cały teatr miał być zaangażowany w nielegalny interes. Wyjaśnisz mi, o czym mówisz? Byle spokojnie, bez kłótni. Powiedzcie mi, o co chodzi. Co nielegalny biznes ma wspólnego z teatrem? Ten człowiek, Facundo Madrid, chciał wykorzystać teatr do przemytu narkotyków. Ale oczywiście odmówiliśmy. Więc przychodzi tu ważny mafiozo, proponuje interes i nikt mi o tym nie mówi? Nie zgodziliśmy się, więc sprawa się rozeszła. Po co martwić się czymś, do czego nie doszło? Nalegam, by powiadomić władzę. No i co im powiemy? Że facet chciał przewieźć narkotyki, ale się nie udało? Oni działają, gdy jest przestępstwo. Wszyscy wiedzą, że ten człowiek ma kartel. Takie informacje mogą pomóc w śledztwie. Dla mnie to głupota drążyć temat. Przyszedł, zaoferował biznes, ale go pognaliśmy i to jest ważne. Zgadzam się. Zadzieranie z Facundo Madridem oznacza koniec dla teatru. To jak podpisanie wyroku śmierci. Dokładnie tak. Nie uciszysz mnie. Przedstawię dowody na to, że to ty jesteś chora psychicznie. Nie kłopocz się. Media są po mojej stronie. Cały kraj mnie kocha. Będą cię kochali, póki nie zobaczą, że byli zaślepieni, zostali oszukani. Kiedy wreszcie dasz mi spokój? Kiedy będziesz dobrze postępować? Ale dla ciebie to niemożliwe. Podeptałaś nawet własną matkę. Bez problemu wymyśliłaś tyle kłamstw na temat swojej matki, która tyle ci pomogła w życiu. Zrozum jedną rzecz. Obecnie jestem żoną prezydenta. Kiedy wreszcie zobaczysz, że wszystko, co o mnie mówisz, wpływa też na niego? Dlatego mnie niszczysz. Dlatego przekupiłaś całą rodzinę, by kłamali o mnie i ze mną skończyli. Do wszystkich z nich wyciągnęłam rękę. Prosiłam, byś ze mną nie zadzierała, milczała i nie chciałaś. Przygotuj się na to, co nadchodzi. Gdy Marcos już wszystko wyznał, nie masz mnie czym szantażować. Nie byłabym taka pewna. Daniela szuka swojej przeszłości tam, gdzie nie powinna. Mogę jej zaoszczędzić czas i powiedzieć prawdę, że jest ktoś, kto całe życie ją okłamywał. Mariano, musisz mi pomóc kontrolować tych ludzi. Wiem, że Anibal zrobiłby wszystko dla pieniędzy. Nie muszę ich pilnować, pracuję tu jako reżyser. Ale zrobię wszystko, co mogę, by teatr nie miał kłopotów. Myślę tak samo. Na świecie jest coraz mniej uczciwych ludzi, potrzebuję twojej pomocy. Powiedz mi wszystko, co wiesz. Dobrze, ale teraz muszę iść do pracy. Mam jeszcze jedno pytanie, tym razem niezwiązane z pracą. Chodzi o moją siostrę. Chcę wiedzieć, jak poważnie ją traktujesz i jak bardzo ją kochasz. Nie możesz zrobić czegoś takiego. To nie zależy ode mnie, ale od ciebie.
Jeśli nadal będziesz mówić to, czego nie powinnaś, powiem Danieli całą prawdę, którą ukrywasz przed nią od tylu lat. Nie zamierzam przestać. Świetnie. Więc przygotuj się na to, co nadchodzi. Bo przyrzekam, że gdy powiem Danieli prawdę, że nie jesteś jej mamą, ona nigdy ci tego nie wybaczy. Te lo juro, que ya jamás te va a perdonar. Realizacja. Studio Red Carpet. Tłumaczenie Sylwia Sadowska. Czytał Patryk Bartoszewski.